Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Michela Welbeka zatytułowanej Uległość. Przełożyła Beata Geppert. Czyta Adam Bauman. Część pierwsza. Nagły zgiełk sprowadził znów Diurtala do San Silpis. Chór wychodził. Wkrótce zamykano kościół. Powinienem był spróbować się modlić, skarcił się w duchu. Wartałoby to więcej, niż bujać myślami w obłokach, siedząc tu na krześle. Ale modlić się? Wcale nie mam ochoty. Katolicyzm mnie przyciąga, odurza swoją atmosferą, przesyconą wonią kadzideł i wosku. Krążę wokół dołes wzruszony jego modlitwami do szpiku kości przejęty Psalmodiami i pieśniami. Własne życie docnami już zbrzydło i sam siebie mam dość. Ale od tego do rozpoczynania nowej egzystencji daleka jeszcze droga. A poza tym poza tym, jeśli nawet w kościołach gnębi mnie niepokój, zaledwie z nich wyjdę, staje się znów obojętny i oschły. W gruncie rzeczy, stwierdził, wstając i ruszając za kilkoma osobami, które Szwajcar przynaglał do wyjścia, w gruncie rzeczy serce mam już skamieniałe, osmaliło się w rozpuście i jestem do niczego. Zika Wismons W drodze Przez wszystkie lata mojej smutnej młodości Mons, był mi jedynym towarzyszem i wiernym przyjacielem. Nigdy w niego nie zwątpiłem. Nigdy nie odczułem pokusy, aby go porzucić lub zwrócić się w innym kierunku. I wreszcie pewnego popołudnia w czerwcu 2007 po długim oczekiwaniu i wahaniach dłuższych, niż to powszechnie przyjęte. Stanąłem przed komisją Sorbony Paris catre i obroniłem doktorat pod tytułem Joris Carl Wismons, czyli wyjście z tunelu. Następnego dnia rano, a może jeszcze tego samego dnia wieczorem nie jestem pewien wieczór po obronie spędziłem w samotności z dużą ilością alkoholu. Zrozumiałem, że pewien etap mojego życia właśnie się zakończył i prawdopodobnie była to jego najlepsza część. W naszych jeszcze zachodnich i socjaldemokratycznych społeczeństwach tak właśnie wygląda sytuacja tych, którzy kończą studia. Choć wielu spośród nich nie od razu zdaje sobie z tego sprawę tak bardzo są zaślepieni dążeniem do pieniędzy, czy może pragnieniem konsumpcji w wypadku osobników najbardziej prymitywnych mocno uzależnionych od pewnych produktów. Ci stanowią mniejszość. Większość bardziej myśląca i stateczna ulega prostej fascynacji pieniędzmi, tym nieznużonym proteuszem. A jeszcze bardziej zahipnotyzowani marzeniem, by się sprawdzić, zdobyć, pozazdroszczenia, godne miejsce w świecie, o którym sądzą lub spodziewają się, że jest konkurencyjny, zelektryzowani uwielbieniem dla najróżniejszych ikon. Sportowców, dyktatorów mody, twórców portali internetowych, aktorów lub modelek. Z różnych względów psychologicznych, których nie będę tu analizować z braku zarówno kompetencji, jak i chęci, wyraźnie odszedłem od tego schematu. 1 kwietnia 1866 roku Joris Carl Wissemons. W wieku osiemnastu lat rozpoczął karierę zawodową jako urzędnik szóstej kategorii w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Kultu. W siedemdziesiątym czwartym własnym sumptem wydał swój pierwszy zbiór poematów prozą – Szkatułka z bakaliami, który nie spotkał się ze zbyt żywym oddźwiękiem, z wyjątkiem nadzwyczaj ciepłego artykułu Teodora de Bonville'a. Jak więc widać, startu nie miał olśniewającego. Życie Wismansa w administracji płynęło swoim torem, podobnie jak jego życie w ogóle. 3 września 1893 otrzymał legię honorową za zasługi w służbie cywilnej. W ósmym odszedł na emeryturę po przepracowaniu ustawowych trzydziestu lat, z uwzględnieniem wszelkich urlopów okolicznościowych. W międzyczasie udało mu się napisać kilkanaście książek, które sprawiły, że ponad sto lat później mogłem go zaliczyć do grona przyjaciół. Wiele, może nawet zbyt wiele, napisano dotychczas o literaturze. Jako naukowiec, specjalizujący się w tej właśnie dziedzinie, uważam się za bardziej uprawnionego od innych do zabierania głosu w tej sprawie. A przecież specyfika literatury. Najważniejszej ze sztuk kończącego się na naszych oczach Zachodu, nie jest aż tak trudna do zdefiniowania. Podobnie jak literatura, również muzyka może służyć do opisania niezwykłego przeżycia, emocjonalnej przemiany, najwyższego smutku lub ekstazy. Podobnie jak literatura, również malarstwo może budzić zachwyt lub otwierać nowe spojrzenie na świat. Lecz jedynie literatura jest w stanie wywołać poczucie kontaktu z umysłem innego człowieka w jego integralności, z jego wzlotami i upadkami, z jego ograniczeniami, małością, obsesjami, przekonaniami, z tym wszystkim, co go porusza, ciekawi, podnieca lub budzi wstręt. Jedynie literatura pozwala nam na kontakt z umysłem. Osoby nieżyjącej w sposób bardziej bezpośredni, pełny i głęboki, niż rozmowa z najbliższym przyjacielem. Choćby ta przyjaźń była najgłębsza i najtrwalsza. Nigdy w rozmowie nie zwierzamy się tak całkowicie, jak wobec pustej kartki papieru, pisząc do nieznanego adresata. Tak więc, w przypadku literatury, piękno stylu czy melodia zdań mają oczywiście swoje znaczenie, nie wolno też lekceważyć głębi refleksji autora i oryginalności jego myśli. Ale autor jest przede wszystkim istotą ludzką, obecną w swoich książkach. A czy pisze bardzo dobrze, czy bardzo źle, to w sumie bez znaczenia. Najważniejsze, że w ogóle pisze i jest w swoich książkach obecny. Dziwne, że tak prosty pozornie mało znaczący warunek, okazuje się w rzeczywistości tak ważny. Przy czym ten oczywisty, łatwy do zaobserwowania fakt był dotychczas w tak mizernym stopniu wykorzystywany przez filozofów wszelkiej maści, ponieważ wszystkie istoty ludzkie, nie posiadając takiej samej jakości istnienia, posiadają w zasadzie taką samą jego ilość. Tak więc w zasadzie są mniej więcej w takim samym stopniu obecne. A przecież po upływie kilku wieków nie sprawiają takiego wrażenia. I zbyt często, czytając kolejne strony, które wyglądają, jakby bardziej podyktował je duch epoki, niż osobowość autora, widzimy rozsypywanie się istoty niepewnej, coraz bardziej złudnej i anonimowej. Książka, którą lubimy, to przede wszystkim taka, której autor budzi naszą sympatię. Mamy ochotę ponownie się z nim spotkać, spędzać kolejne dni. Przez siedem lat pisania pracy doktorskiej żyłem w towarzystwie Wissensa, w jego niemal nieustannej obecności. Urodzony przy ulicy Sojour, mieszkający przy Monsieur i Sebre. Wissemonts zmarł przy Saint-Placide, a pochowany został na cmentarzu Montparnasse. Niemal całe jego życie prywatne upłynęło w granicach szóstej dzielnicy Paryża, a ponad trzydziestoletnie życie zawodowe w biurach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Kultu. W czasie pisania doktoratu ja również mieszkałem w szóstej dzielnicy w wilgotnym i zimnym pokoju, do tego wyjątkowo ciemnym. Okna wychodziły na maleńkie podwórko, niemal studnie, od rana więc trzeba było palić światło. Byłem biedny i gdybym miał wziąć udział w jednym z tych sondaży, które regularnie starają się mierzyć nastroje wśród młodzieży, swoje warunki życia opisałbym zapewne jako stosunkowo trudne. Jednak, nazajutrz, po obronie pracy doktorskiej, a może jeszcze tego samego dnia wieczorem, zakiełkowało we mnie poczucie, że utraciłem coś bezcennego, czego już nigdy nie odzyskam wolność. Przez wiele lat ostatnie resztki dogorywającej socjaldemokracji pozwalały mi, dzięki stypendium, rozwiniętemu systemowi zniżek i ulg społecznych, oraz kiepskim ale tanim obiadom w stołówce uniwersyteckiej spędzać czas na działalności, którą dobrowolnie sobie wybrałem na swobodnych spotkaniach intelektualnych z przyjacielem. Jak słusznie zauważa André Breton, Wismons ma jedyne w swoim rodzaju Niesłychanie wielkoduszne poczucie humoru, które czytelnikowi daje pewien atut, zapraszając go do wyśmiewania autora i jego płaczliwych, przerażających lub komicznych opisów. Z tej szczodrości potrafiłem korzystać lepiej niż ktokolwiek inny, kiedy pobierałem swoje porcje smażonego dorsza z ziemniakami i surówki z selera. Podawane na jednej z tych metalowych szpitalnych tac, na których stołówka uniwersytecka Boullier serwowała obiady swoim nieszczęsnym użytkownikom. Tym, którzy najwyraźniej nie mieli dokąd pójść, zostali wyrzuceni ze wszystkich przyzwoitszych stołówek uniwersyteckich, ale nadal posiadali legitymację studencką, której nikt nie był w stanie im odebrać. Wspominając przymiotniki z lubością używane przez Wismonsa: żałosny ser, przeraźliwa sola i wyobrażając sobie, jak Wismons, nigdy nie mający z nimi do czynienia, potraktowałby te więzienne tace. Dzięki temu w stołówce uniwersyteckiej Boullier czułem się odrobinę mniej nieszczęśliwy, odrobinę Mniej samotny, lecz to wszystko już się skończyło. Mówiąc bardziej ogólnie, skończyła się moja młodość. Wkrótce i to bardzo wkrótce, czekało mnie wejście w życie zawodowe, co mnie w najmniejszym stopniu nie cieszyło. Jak wiadomo, studia uniwersyteckie w dziedzinie literatury Prowadzą właściwie donikąd i tylko przed najzdolniejszymi studentami otwierają drogę do kariery wykładowcy akademickiego w tejże dziedzinie. W gruncie rzeczy mamy do czynienia z dość rozkosznym systemem, którego jedynym celem jest odtwarzanie samego siebie ze wskaźnikiem odpadów powyżej 95%. Studia te nie są jednak szkodliwe, a nawet mają pewną marginalną użyteczność. Dziewczyna, która szuka pracy w butiku Selin czy Hermesa, musi oczywiście przede wszystkim zadbać o swoją powierzchowność, ale licencjat lub magisterium w dziedzinie literatury nowożytnej może stanowić dodatkowy atut, gwarantujący pracodawcy, że kandydatka mimo braku jakichkolwiek użytecznych kwalifikacji, posiada pewną bystrość intelektualną, pozwalającą myśleć o dalszej karierze. Oprócz tego literatura od zawsze łączy się z pozytywnymi konotacjami w sektorze artykułów luksusowych. Miałem świadomość, że należy do wąskiego marginesu najzdolniejszych studentów. Wiedziałem, że napisałem dobrą pracę doktorską i spodziewałem się dobrej oceny. Mimo to jednogłośne gratulacje ze strony komisji przyjemnie mnie zaskoczyły, zwłaszcza kiedy przeczytałem znakomite, niemal dyterambiczne recenzje. Wyglądało na to, że jeśli tylko zechcę, mogę otrzymać stanowisko adiunkta. Swoją przewidywalną jednostajnością i nijakością... Moje życie coraz bardziej przypominało życie Wismansa półtora wieku wcześniej. Pierwsze lata dorosłego życia spędziłem na uniwersytecie. Zapowiadało się, że również tam spędzę ostatnie, może nawet na tej samej uczelni. W rzeczywistości wyglądało to nieco inaczej. Magisterium i doktorat zrobiłem na Sorbonie paris Paryżu, a stanowisko dostałem na Paris Trois. Uczelni trochę mniej prestiżowej, ale także znajdującej się w piątej dzielnicy Paryża, zaledwie kilkaset metrów dalej. Nigdy mnie nie ciągnęło do dydaktyki. Piętnaście lat później ten brak zamiłowania w pełni się potwierdził. Kilka korepetycji, udzielonych w nadziei poprawy standardu życia, szybko mnie przekonało, że skuteczne przekazanie wiedzy jest zazwyczaj niemożliwe a różnice w poziomie inteligencji skrajne i tej fundamentalnej nierówności nic nie jest w stanie zatrzeć czy choćby złagodzić. Co gorsza, zdecydowanie nie lubiłem młodych ludzi. Nigdy zresztą ich nie lubiłem, nawet wówczas, kiedy mogłem uchodzić za jednego z nich. Wydawało mi się, że młodość powinna się wiązać z entuzjastycznym podejściem do życia, lub z postawą buntowniczą, plus choćby lekkie poczucie wyższości w stosunku do poprzedniego pokolenia. Żadnych takich cech u siebie nigdy nie zauważyłem, a przecież w młodych latach miewałem przyjaciół lub przynajmniej kolegów, z którymi bez wstrętu mogłem wyjść na kawę lub piwo w przerwie między zajęciami, no i miewałem kochanki, czy też jak się to w owych czasach nazywało, a może i nazywa do dzisiaj dziewczyny, mniej więcej jedną rocznie. Związki te rozwijały się według zawsze tego samego schematu. Zaczynały się na początku roku akademickiego, przy okazji wspólnych zajęć, wymiany notatek, czy też innych okoliczności towarzyskich, tak częstych w życiu studenckim, których zniknięcie przy wejściu w życie zawodowe pogrąża większość istot ludzkich w samotności równie porażającej, co radykalnej. Trwały przez cały rok akademicki, z nocami spędzanymi na przemian u nich i u mnie, przede wszystkim u nich, gdyż posępna, wręcz niezdrowa atmosfera panująca w moim pokoju słabo korespondowała z nastrojem, Miłosnej schadzki, i odbywającymi się wówczas aktami seksualnymi, jak ośmielam się sądzić, ku obopólnej satysfakcji. Po wakacjach, czyli na początku nowego roku akademickiego, związek kończył się niemal zawsze z ich inicjatywy. Podczas wakacji przeżyły coś ważnego, jak mi tłumaczyły, najczęściej bez szczegółów. Niektóre, mniej dbające o to, by mnie oszczędzić, precyzowały, że kogoś poznały. No i co z tego? Ja też byłem kimś. Z perspektywy czasu te faktograficzne wyjaśnienia wydają mi się niewystarczające. Nie wątpię, że istotnie kogoś poznały. Ale to, co sprawiało, że nowej znajomości przypisywały wagę dostateczną, by zakończyć nasz związek i zaangażować się w kolejny, wynikało jedynie z odwzorowywania potężnego, acz ukrytego modelu zachowań męsko-damskich tym bardziej potężnego, im bardziej pozostawał ukryty. Według modelu zachowań, dominującego w latach mojej młodości, a nic nie wskazuje, by cokolwiek się w tym zakresie zmieniło, od młodych ludzi oczekiwano, że po krótkiej włóczędze seksualnej w okresie dojrzewania wejdą w ekskluzywny związek męsko-damski w połączeniu ze ścisłą monogamią dotyczącą nie tylko czynności seksualnych, ale też społecznych wieczory, weekendy, wakacje. Takie związki nie musiały jednak mieć charakteru definitywnego. Były uważane za naukę stosunków męsko-damskich coś w rodzaju stażu, co również było coraz powszechniej stosowane w życiu zawodowym, w którym staże stanowiły etap wstępny przed pierwszym zatrudnieniem. Związki męsko-damskie o różnym czasie trwania zaobserwowany przeze mnie jeden rok był uważany za w pełni dopuszczalny i w różnej liczbie Między 10 a 20 można uznać za rozsądną średnią, miały następować jeden po drugim i kończyć się apoteozą w postaci związku ostatniego, który miał mieć charakter małżeński i definitywny, prowadząc poprzez spłodzenie dzieci do założenia rodziny. Doskonała bezsensowność tego schematu miała mi się objawić znacznie później. Prawdę mówiąc, dopiero ostatnio, kiedy w odstępie kilku tygodni przypadkowo natknąłem się na Aurelię, a potem na Sandrę, z tym, że jestem głęboko przekonany, iż spotkanie Chloe lub Violen nie zmieniłoby znacząco moich konkluzji. Gdy tylko przekroczyłem próg baskijskiej restauracji, do której zaprosiłem Aurelię na kolację, natychmiast pojąłem, że czeka mnie Upiorny wieczór. Mimo dwóch butelek białego irolegii, które praktycznie wypiłem sam, odczuwałem coraz silniejszą, wkrótce nieprzezwyciężalną trudność, aby podtrzymać sensowny poziom ciepłego, życzliwego kontaktu. Choć nie potrafię sobie tego do końca wyjaśnić, od razu wydało mi się, że wracanie do wspólnych wspomnień byłoby niedelikatne lub wręcz nie do pomyślenia. Jeśli chodzi o chwilę obecną widać było jak na dłoni że Oreli nie udało się wstąpić w związek małżeński przypadkowe przygody budzą w niej rosnący niesmak zaś jej życie uczuciowe zmierza ku pełnej i bezpowrotnej katastrofie a przecież próbowała przynajmniej raz tak wywnioskowałem z jej licznych aluzji i do dzisiaj nie podniosła się z doznanej porażki. Gorycz i rozczarowanie, z jakimi wspominała swoich męskich kolegów, z braku laku, zaczęliśmy rozmawiać o jej życiu zawodowym. Pracowała jako specjalistka do spraw komunikacji w Stowarzyszeniu Producentów Win Bordowskich. W związku z czym dużo podróżowała, zwłaszcza po Azji, promując francuskie osiągnięcia winiarskie, z okrutną jasnością pokazywały, że. Nieźle dostała po tyłku. Zdziwiłem się, kiedy wysiadając z taksówki, zaprosiła mnie na drinka. Musi być naprawdę na dnie rozpaczy, pomyślałem. I jeszcze zanim zamknęły się za nami drzwi windy, wiedziałem, że nie zdarzy się nic. Nawet nie miałem ochoty zobaczyć jej nago. Wolałbym tego uniknąć, a jednak stało się. I tylko potwierdziło moje przeczucia. Nie tylko w życiu uczuciowym dostała potyłku, ale również jej ciało poniosło nieodwracalne straty. Jej pośladki i piersi przypominały wychudzone, skurczone, zwiotczałe i obwisłe placki. Nie mogła już i nigdy nie będzie mogła uchodzić za przedmiot pożądania. Kolacja z Sandrą. Przebiegała z grubsza według takiego samego schematu z kilkoma drobnymi wariacjami restauracja serwująca owoce morza, stanowisko asystentki dyrektora w międzynarodowym koncernie farmaceutycznym, a jej zakończenie też było niemal identyczne, tyle że Sandra, bardziej pucułowata i wesoła, pozostawiła po sobie mniej przemożne wrażenie totalnego osamotnienia. Jej smutek był rozpaczliwy i nieuleczalny. Wiedziałem, że w końcu zaleje całe jej życie. Podobnie jak Aurelie była niczym innym jak ptakiem uwięzionym w Mazucie, ale zachowała, jeśli mogę się tak wyrazić, większą zdolność do poruszania skrzydłami. Za rok dwa porzuci wszelkie ambicje matrymonialne. Nie do końca wygasła zmysłowość, popchnie ją do poszukiwania towarzystwa młodych chłopców, a ona sama stanie się tym, co za czasów mojej młodości określano słowem kugar. Potrwa to zapewne kilka, w najlepszym razie kilkanaście lat, zanim sflaczenie jej ciała, tym razem definitywne i nieodwracalne, doprowadzi ją do całkowitej. Samotności. Kiedy miałem dwadzieścia lat, kiedy mój kutas stawał pod byle pretekstem, albo nawet i bez pretekstu, kiedy stawał niejako w próżni, tego typu związek bardziej satysfakcjonujący i lukratywny niż korepetycje mógłby mnie skusić. W tamtych czasach zapewne potrafiłbym sprostać. Ale teraz rzecz jasna nie mogło już o tym być mowy. Moje coraz rzadsze i coraz bardziej przypadkowe erekcje wymagały ciała jędrnego, sprężystego i bez żadnych wad. Moje własne życie seksualne w pierwszych latach po otrzymaniu stanowiska adjunkta na Paris-Trois nie uległo głębszej ewolucji. Nadal sypiałem ze studentkami ze swojego wydziału. A to, że teraz byłem ich wykładowcą, wiele nie zmieniało. Różnica wieku między nami była na początku dość nieznaczna i dopiero z czasem pojawiło się uczucie transgresji, bardziej związane ze zmianą mojego statusu akademickiego, niż z moim faktycznym lub pozornym starzeniem się. Można powiedzieć, że w pełni korzystałem z podstawowej nierówności płci która sprawia, że starzenie się mężczyzny bardzo powoli zmniejsza jego potencjał erotyczny, podczas gdy u kobiety upadek następuje z porażającą gwałtownością w ciągu kilku lat, a niekiedy miesięcy. Jedyna zauważalna różnica w stosunku do moich studenckich lat polegała na tym, że teraz to zazwyczaj ja kończyłem znajomość na początku roku akademickiego. Nie ze względu na swoje skłonności do dążuanerii czy rozbuchany libertynizm. W przeciwieństwie do mojego kolegi stiwa tak jak ja, wykładającego dziewiętnastowieczną literaturę dla pierwszego i drugiego roku, nie rzucałem się od pierwszego dnia zajęć do przeglądu nowej dostawy studentek. Ze swoimi bawełnianymi bluzami, tenisówkami Converse i z lekka kalifornijskim stylem Steve zawsze mi przypominał Thierry'ego Lermita w Opalonych, jak wychodzi ze swojego bungalowu na oględziny nowego damskiego narybku przyjeżdżającego do ośrodka na wakacje. Jeśli zrywałem znajomość, to raczej na skutek zniechęcenia czy zmęczenia. Nie miałem już siły na podtrzymywanie związku, i chciałem uniknąć rozczarowania, utraty iluzji. W trakcie roku akademickiego, na skutek czynników zewnętrznych zazwyczaj chodziło o kolejną spódniczkę znowu zmieniałem zdanie. Po jakimś czasie to również się skończyło. Pod koniec września przestałem się spotykać z Miriam. Była już połowa kwietnia, rok akademicki zbliżał się do końca, a ja ciągle nie znalazłem jej następczyni. Otrzymałem stanowisko profesora nadzwyczajnego i moja kariera uniwersytecka dochodziła tym samym do szczytu, ale to chyba nie miało żadnego związku. Wkrótce po rozstaniu z Miriam natknąłem się na Aureli, potem na Sandrę, ale Zacząłem dostrzegać między nimi jakieś niepokojące, niemiłe i niewygodne podobieństwa. Bo rozmyślając nad tym wszystkim, musiałem w końcu zdać sobie sprawę, że moje były i ja jesteśmy sobie znacznie bliżsi niż nam się wydawało. Dorywcze relacje seksualne, nie wpisane w perspektywę trwałego związku, budziły w nas porównywalne poczucie żalu za utraconymi złudzeniami. Tyle, że w przeciwieństwie do nich nie miałem się komu zwierzyć, gdyż rozmowy o życiu intymnym nie należą do tematów akceptowanych w męskim gronie. Zgodnie ze swoją naturą, faceci rozmawiają o polityce, literaturze, rynkach finansowych lub sporcie, ale o swoich związkach męsko-damskich milczą, jak zaklęci. Czy wraz z wiekiem padłem ofiarą jakiejś andropauzy? Trudno wykluczyć. Więc, żeby mieć czyste sumienie, postanowiłem spędzić parę wieczorów na Jupornie, który z biegiem lat stał się najbardziej znaną stroną pornograficzną. Początkowo, rezultat okazał się nadzwyczaj kojący. Juporn odpowiadał na fantazje seksualne normalnych facetów mieszkających pod różnymi szerokościami geograficznymi. A ja, jak się od pierwszych chwil okazało, należałem do facetów modelowo normalnych. W końcu nie było to oczywiste. Większość życia spędziłem na studiowaniu twórczości autora, który powszechnie uchodził za dekadenta, a jego seksualność wcale nie była jasna. W każdym razie z tej próby wyszedłem mocno podniesiony na duchu. Filmy najupornie, niektóre wspaniałe, kręcone przy współpracy ekipy z Los Angeles z oświetlaczem, wózkarzami i szwenkierem, niektóre żałosne, ale za to wyńczyć, kręcone przez niemieckich amatorów, opierały się na kilku prawie identycznych, bardzo przyjemnych scenariuszach. W jednym z najpopularniejszych mężczyzna, młody, stary, co kto lubi bezmyślnie pozwala swojemu penisowi drzemać wewnątrz kalesonów lub szortów. Dwie młode kobiety, rasy dowolnej, dowiadują się o tym jakże niestosownym pomyśle i ruszają do boju, by uwolnić nieszczęsny organ z jego tymczasowego schronienia. Chcąc go doprowadzić do szaleństwa, obsypują go najbardziej wymyślnymi pieszczotami, wszystko w duchu koleżeństwa i damskiej przyjaźni. Penis przechodzi z ust do ust, języki krzyżują się jak trasy śmigających w powietrzu nieco zaniepokojonych jaskółek latających po ciemnym niebie na południowych obrzeżach departamentu Seine-en-Marne w oczekiwaniu na porę wylotu do ciepłych krajów. Mężczyzna oszołomiony i w niebo wypowiada tylko jakieś urywki zdań. W wypadku Francuzów nadzwyczaj skromne w treści. O kurwa! albo o kurwa! Zaraz się spuszczę! Mniej więcej tyle daje się usłyszeć z ust przedstawicieli narodu królobójców. U Amerykanów, o ileż bardziej żarliwych w wierze, znacznie ładniejsze i bardziej intensywne. O, oh my Boże! Jezus Christ! Brzmiące jak rozpaczliwy apel, aby nie lekceważyć darów boskich, seksoralny, pieczone skrzydełka kurczaka. No, w każdym razie, siedząc przed dwudziestosiedmiocalowym ekranem iMac'a, ja też miałem w takich momentach niezłe erekcje, więc wszystko było w najlepszym porządku. Od czasu, gdy zostałem profesorem. Zmniejszona liczba godzin dydaktycznych pozwoliła mi na zgrupowanie wszystkich zajęć na uniwersytecie w jednym dniu tygodnia w środę. Najpierw od 8 do 10 wykład o dziewiętnastowiecznej wiecznej literaturze dla drugiego roku. W tym samym czasie w sąsiedniej sali Steve wygłaszał analogiczny wykład dla pierwszego roku. Od 11 do 13. Seminarium magisterskie o dekadentach i symbolizmie, a od 15 do 18 seminarium, na którym odpowiadałem na pytania doktorantów. Lubiłem wsiadać do metra parę minut po siódmej, napawając się ulotnym złudzeniem, że należę do tej Francji, która wstaje o świcie Francji robotników i rzemieślników. Ale chyba byłem w tym zamiłowaniu dość osamotniony, bo poranny wykład wygłaszałem przed niemal pustą salą. Nie było nikogo oprócz zbitej grupki zatrważająco poważnych chinek, które niewiele rozmawiały ze sobą, a z kimkolwiek innym po prostu wcale. Od przyjścia włączały smartfony i w całości nagrywały wykład. Co im w najmniejszym stopniu nie przeszkadzało w skrzętnym robieniu notatek w dużych koło notatnikach. Nigdy mi nie przerywały, nie zadawały żadnych pytań i po dwóch godzinach wykładu miałem wrażenie, że nawet nie zacząłem. Wychodząc z sali spotykałem Steve'a, który swój wykład prowadził przed dość podobnym audytorium. Tyle, że do niego, zamiast Chinek, przychodziły arabki z Magrebu, z zakrytymi twarzami. Równie poważne i równie nieprzeniknione. Prawie zawsze proponował mi drinka. Zazwyczaj szliśmy na mięte do herbaciarni w pobliskim meczecie. Nigdy nie lubiłem mięty, ani wielkiego meczetu. Niespecjalnie też lubiłem Steve'a, ale godziłem się na jego towarzystwo. Chyba był mi za to wdzięczny, gdyż wśród kolegów nie cieszył się szczególnym szacunkiem. Nie wiadomo, jakim cudem otrzymał stanowisko adjunkta skoro niczego nie opublikował w żadnym czasopiśmie naukowym, choćby drugorzędnym, tylko jakąś mętną rozprawę doktorską o Rembodzie typowy pseudotemat. Jak mi wyjaśniła Marie-Françoise Tener, koleżanka z wydziału, uznana specjalistka od Balzaka, na temat Remboda napisano tysiące prac na wszystkich uniwersytetach we Francji, w krajach frankofońskich i nie tylko. Rimbaud jest najbardziej międlonym naukowo pisarzem na świecie. Może poza Flobertem. Wystarczy więc przejrzeć kilka starych doktoratów bronionych na prowincjonalnych uczelniach i trochę je zmiksować. Nikt nie ma fizycznej możliwości sprawdzenia. Nikt nie ma ani środków, ani ochoty przedzierać się przez setki tysięcy stron, które pozbawieni osobowości studenci niestrudzenie wypisują na temat wielkiego Wizjonera. Swoją całkiem zacną karierę uniwersytecką, wciąż według Marie-Françoise Tenere, Steve zawdzięczał wyłącznie temu, że miział bobra starej Deluz. Było to całkiem możliwe, choć zaskakujące. Ze swoimi szerokimi ramionami, szpakowatymi, ostrzyżonymi na jeżyka włosami i pracą niewzruszenie ukierunkowaną na gender studies, zajmującą stanowisko rektora Sorbony Paris III, Chantal Luz wyglądała mi na stuprocentową lesbijkę. Ale mogłem się mylić. Może po prostu żywiła do wszystkich mężczyzn urazę, którą wyrażała poprzez fantazje dominacyjne. A możliwość zmuszania Stevea, grzecznego chłoptasia o ładnej bezbronnej buzi i miękkich, kręconych, nieco przydługich włosach, żeby klęczał między jej krępymi udami, dawała jej rozkosz całkiem nowego rodzaju. Tak czy siak owego poranka siedząc w herbaciarni meczetu i patrząc jak Steve zsie ustnik obrzydliwej fajki wodnej o smaku jabłkowym, nie mogłem się opędzić od tych myśli. Jego słowa, jak zwykle, dotyczyły nominacji i przebiegu kariery kolegów. I nie sądzę, żeby kiedykolwiek z własnej woli poruszył inny temat. Tego poranka zajął się głównie nominacją na stanowisko adjunkta młodego faceta, dwudziestopięciolatka, autora pracy doktorskiej na temat Leona Blua, który, według Steve'a, utrzymywał kontakty z ruchem identytarystycznym. Zapaliłem papierosa, żeby zyskać na czasie, zastanawiając się, co go to w gruncie rzeczy obchodzi. Przeleciało mi nawet przez głowę, że w chłopaku budzi się lewicowiec. Potem jednak do mnie dotarło. Ukryty w stiwie lewicowiec spał jak suseł, i żadne wydarzenie o wadze mniejszej niż polityczne przesunięcie władz uczelni w tę lub ową stronę nie mogło go z tego snu obudzić. — Może to znak? — ciągnął. — Zwłaszcza, że Amar Reski, znany ze swoich prac na temat antysemickich autorów początku XX wieku, został właśnie mianowany na stanowisko profesora? Z drugiej strony Steve nie dawał za wygraną. Na ostatniej konferencji rektorów podjęto decyzję o przyłączeniu się do bojkotu wymiany naukowej z akademikami izraelskimi który to bojkot został zainicjowany przez grupę uniwersytetów brytyjskich. Korzystając z tego, że skoncentrował się na fajce wodnej, która nie chciała porządnie ciągnąć, dyskretnie zerknąłem na zegarek i stwierdziłem, że jest dopiero w pół do jedenastej. Nie mogę więc oddalić się pod pretekstem następnych zajęć. Po chwili przyszło mi do głowy, na jaki temat mogę bez większego ryzyka przewekslować rozmowę? Od kilku tygodni mówiło się o wznowieniu projektu sprzed czterech, pięciu lat dotyczącego wzniesienia repliki Sorbony w Dubaju, a może w Bahrajnie albo w Katarze. Zawsze mi się myliły. Podobny projekt był właśnie rozważany w Oksfordzie. Najwyraźniej szacowny wiek obu uczelni oczarował jakąś monarchię petrodolarową. Zapytałem, czy w tej sytuacji, z pewnością finansowo bardzo obiecującej dla młodego adiunkta, Steve ma zamiar dołączyć do grona afiszującego swoje antysemickie pozycje. I czy uważa, że ja również powinienem przyjąć taką samą postawę. Rzuciłem na Steve'a ostre, badawcze spojrzenie. Chłopak nie był nadmiernie błyskotliwy — Łatwo go było zdestabilizować i moje spojrzenie odniosło natychmiastowy skutek. Jako specjalista od Leona Blua wymamrotał. Zapewne masz sporą wiedzę na temat ruchów związanych z identytaryzmem i antysemityzmem, westchnąłem. Blua nie był antysemitą, a ja kompletnie się na nim nie znałem. Zdarzało mi się oczywiście wspominać jego osobę przy okazji badań nad Wismonsem, a w mojej jedynej pracy, która wyszła drukiem oszołomieniu neologizmami, zapewne stanowiącej ukoronowanie moich intelektualnych wysiłków na tym padole, nagrodzonej znakomitymi recenzjami w czasopismach poetyka i romantyzm, której prawdopodobnie zawdzięczałem stanowisko profesora, przeprowadziłem analizę porównawczą ich podejścia do języka. Prawdę mówiąc, większość dziwacznych słów występujących u Wismonsa nie jest neologizmami, tylko rzadko używanymi wyrazami zapożyczonymi z języków różnych korporacji rzemieślniczych lub regionalnych dialektów. Wismons, i taka była moja teza, do końca życia pozostał naturalistą, pragnącym wpleść w swoją twórczość Autentyczną mowę ludu. W pewnym sensie nigdy nie przestał być tym socjalistą, który w młodości bywał na wieczorkach medańskich u Zoli, a jego rosnąca pogarda dla lewicy nigdy nie zdusiła jego młodzieńczej awersji do kapitalizmu, pieniędzy i wszystkiego, co się wiąże z wartościami burżuazyjnymi. W gruncie rzeczy był unikalnym przypadkiem chrześcijańskiego naturalisty podczas gdy Blois, nieustannie głodny finansowego lub towarzyskiego sukcesu, swoją upartą pogonią za neologizmami, pragnął się jedynie wyróżnić, uzyskać status prześladowanej duchowej pochodni, niedostępnej dla zwykłych śmiertelników. Właśnie dlatego zajął mistyczno elitarną pozycję w literackiej socjecie swojej epoki. A potem nie przestawał się zdumiewać swoją porażką i całkowicie zasłużoną obojętnością wobec jego złorzeczeń. Jak pisze Wismons, był człowiekiem nieszczęśliwym o zgoła diabelskiej pysze i niezmierzonej nienawiści. Od początku Blua robił na mnie wrażenie prototypu niedobrego katolika, którego wiara i żarliwość znajdują zaspokojenie tylko wówczas, gdy swoich rozmówców może uważać za potępionych. Kiedy pisałem doktorat, utrzymywałem kontakty z ludźmi z rozmaitych kręgów lewicowo katolicko monarchistycznych, którzy stawiali Blua i Bernanosa na piedestale, machając mi przed oczyma jakimiś rękopisami aż w końcu się zorientowałem że nie mają mi absolutnie nic do zaoferowania żadnego dokumentu którego z łatwością sam bym nie mógł znaleźć w archiwach powszechnie dostępnych dla studentów i pracowników uniwersytetu na pewno wpadłeś na interesujący trop przeczytaj jeszcze raz drumonta odpowiedziałem stiwowi chcąc chyba sprawić mu przyjemność a on spojrzał na mnie pokornym i naiwnym wzrokiem potulnego dziecka. W drzwiach sali wykładowej, tego dnia miałem zamiar mówić o Żanie Loranie, stało trzech dwudziestolatków, dwóch Arabów i jeden murzyn, którzy blokowali wejście. Nie mieli broni, wyglądali dość spokojnie. W ich zachowaniu nie dostrzegłem niczego groźnego. Jednak ktokolwiek chciał wejść do sali, musiał się obok nich przeciskać. Sytuacja wymagała interwencji. Stanąłem naprzeciw nich. Na pewno dostali zalecenie, żeby unikać wszelkich prowokacji i traktować wykładowców z szacunkiem przynajmniej taką miałem nadzieję. Jestem profesorem tego uniwersytetu i za chwilę mam tutaj wykład. Oznajmiłem stanowczym tonem, kierując słowa do całej grupy. Odpowiedział mi Murzyn, rozciągając usta w uśmiechu. Nie ma sprawy, proszę pana. Przyszliśmy tylko odwiedzić nasze siostry. Uspokajającym gestem pokazał na audytorium. Względem domniemanych sióstr dostrzegłem tylko dwie dziewczyny z Magrebu. Siedzące obok siebie w głębi sali po lewej, obie w czarnych burkach i z siateczką na oczach, wedle mojej oceny zachowywały się absolutnie bez zarzutu. No dobrze, więc je zobaczyliście, powiedziałem dobrodusznie. Teraz możecie już odejść. Nie ma sprawy, proszę pana, odpowiedział z jeszcze szerszym uśmiechem murzyn, odwrócił się na pięcie i ruszył a za nim jego dwaj towarzysze, którzy nie odezwali się ani słowem. Po trzech krokach odwrócił się w moją stronę i dodał z lekkim ukłonem Pokój z tobą, bracie. Nieźle poszło, pomyślałem, zamykając drzwi. Tym razem nieźle poszło. Szczerze mówiąc, nie wiem czego się spodziewałem. Krążyły pogłoski o napaściach na wykładowców na uniwersytetach Mulhouse, Strasbourg, Ex-Marseille i Saint-Denis, ale dotychczas nie spotkałem żadnego kolegi, który stałby się przedmiotem agresji i nie do końca w to wszystko wierzyłem. Zresztą, według Steve'a, zostało podpisane porozumienie między ruchem młodych salafitów a władzami uniwersyteckimi co jego zdaniem potwierdzał fakt, że z okolicy uczelni kompletnie znikli dilerzy i chuligani. Czy porozumienie zawierało punkt zakazujący organizacjom żydowskim wstępu na uczelnie? Na ten temat również krążyły trudne do sprawdzenia pogłoski. Niemniej fakt jest faktem. Od początku roku akademickiego Związek Żydowskich Studentów we Francji nie miał już swoich przedstawicieli na żadnym kampusie w regionie paryskim. Natomiast młodzieżówka bractwa muzułmańskiego wszędzie otworzyła swoje komórki.